Paulina Szeja, dzień dobry. Po raz kolejny zabieram Państwa do Taj Mahal w Sulechowie, a to oznacza, że gościmy w pełnej aromatycznych przypraw kuchni indyjskiej. Dziś te przyprawy dodamy między innymi do jagnięciny. Zapraszam. Proszę Państwa, razem z Panią Agnieszką i z kucharzami restauracji przygotujemy dzisiaj jagnięcinę. Tak. Mukesz, co już mamy tutaj przygotowane? A tutaj mamy mielone jagnięcinę i szpinakiem. Mhm. A tutaj z tym suprawem jestem dziuty ser, cebula, czosnek i suprawa. I co będziemy z nią robić? Robimy sea kebab. Sea kebab. Tak. A odnośnie tych przypraw, Pani Agnieszko, jakie są najbardziej popularne przyprawy, jeżeli chodzi o mięso? Nie wszystkie przyprawy pasują do jagnięciny. A którą dodajemy do tej jagnięciny? Najważniejszą przyprawą, którą tutaj dodajemy do jagnięciny, garam masala. Garam masala jest to przyprawa, którą najczęściej używamy do jagnięciny. Jest to mieszanka przypraw, w której najważniejsza przyprawa jest to kardamon. Tu jest połączenie takich różnych przypraw, które właśnie najczęściej stosujemy do jagnięciny. Czyli my tutaj mamy te przyprawy w środku. Tak. Rozumiem. A żeby przygotować taką jagnięcinę, to możemy po prostu ją tak kupić i od razu przygotować, czy trzeba jakoś wcześniej przyprawić? Trzeba to suprawić wcześniej. Potrzebne są 24 godziny, ażeby ta jagnięcina jednak tak przesiąknęła tymi przyprawami, nasyciła się tymi przyprawami i dopiero ona jest w pełni taka gotowa do tego, ażeby ją włożyć do pieca. Jest to takie mięso, które też, może tutaj tak powiem, jest przygotowywane przez Hindusów na takie specjalne okazje, na przykład na takie uroczystości. Pani Agnieszko, a czy kupuje się to normalnie w sklepie, czy gdzieś na targach? Gdzie można taką jagnięcinę? Tak, na targach można kupić jagnięcinę i w różnych miejscach w sklepach, także jest to dostępne. Najczęściej... Czyli to będzie taka forma kebaba? Tak, będzie to wyglądało jak kebab. Są to takie połączenie trzech smaków w jednym kawałku. Czyli jagnięcina mielona, ona jest tak, na warstwami tak, na siebie nakładana. Każda z tych, właśnie każde mięsko jest inaczej przyprawione i w takiej formie jest wypiekane. A z czym jada się taką jagnięcinę? To już kwestia właśnie zależy, jak też przyrządzimy jagnięcinę. Czy ona jest przyrządzona w piecu, jest bardziej sucha, wtedy bardziej chlebki do tego pasują, czy z ryżem, czyli w sosie. Czyli do takiej jagnięciny na pewno chlebki. Tutaj na pewno Mukesz, a ta druga jagnięcina, też ją będziemy robimy do pieca? Tak. A to jest takie kawałki mięso. Czyli w kawałkach, już nie mielone. Nie mielone, tylko kawałki. To co, nadziewamy? Tak, możemy z nami to robić też. Jagnięcina też w całym kawałku, jest to rzecz naprawdę bardzo ważna, żeby ona jednak poleżakowała w tych przyprawach. I co bardzo ważną rzeczą jest, najpierw przygotowujemy całą mieszankę przypraw, następnie dodajemy jogurt naturalny, co powoduje, że jagnięcinka skruszeje. Jest to bardzo ważne i istotne. Nie jest twarde to mięso. Nie jest twarde, tak. Ona się później robi taka soczysta, krucha. Musi być dodany jogurt naturalny. Tak jak tutaj widać w postaci takiej pasty już. I wkładamy do pieca na ile? Tak mniej więcej minut? 15 minut, to już trochę za więcej będzie to tak. 15 minut i będzie gotowa. Tak. To co, Mukesz, już tą drugą warstwę ze szpinakiem mamy gotową i nakładamy jeszcze jedną trzecią. Tak, trzecią, tak. I to już jest jagnięcina w przyprawach z serem żółtym. Tak. Dobra, to oblepiamy. Pani Agnieszko, a proszę powiedzieć, czy jest takie rozróżnienie na regiony, jeżeli chodzi o Indie, że tu się je takie mięso, a tu takie? Czy jagnięcinę je się wszędzie? Nie wszędzie. Jednak są takie, jest taki specjalny rejon północny Indii, gdzie najwięcej jada się jagnięcinę, ze względu może też na klimat, jaki tam panuje. Jest to troszeczkę chłodniejszy klimat i to zapotrzebowanie na mięso, na jagnięcinę zwłaszcza, jest jednak większe. Też bardzo dużo, jednak duże hodowle są właśnie w tym rejonie, w rejonie górskim. Ta trzecia warstwa nam się robi, Mukesz, tak? Już wsadziliśmy do pieca, a co z tamtą poprzednią jagnięciną, co wsadziliśmy w kawałkach? Tak, już. Ta w kawałkach, ona jednak potrzebuje troszeczkę dłuższego czasu wypiekania. Tak, bo to jest taki... ma kolor. Tak. Będziemy chapati robić. Chapati? Tak. To już mniej skomplikowane, nie będziemy tak rzucać? Nie, to jest taki mniejszy kulcza. Tradycyjny indyjski chlebek chapati, są to te chlebki w całej
całych Indiach tak naprawdę bardzo, bardzo znane, bardzo, bardzo lubiane i w dużym stopniu tak naprawdę w każdym domu tak naprawdę przygotowuje się chlebki chapati. No właśnie Pani Agnieszko, czyli każdy to przygotowuje w domu, czy można tak jak my wychodzimy po bułki, po chleb do sklepu, każdy też może kupić gdzieś tam? Oczywiście, że można kupić to w mieście, natomiast jednak w domu się przygotowuje, one zastępują nasz chleb, tak? Ale jeszcze tutaj bardzo ważną rzeczą jest, że chlebki indyjskie, chapati, są najsmaczniejsze, jak są konsumowane na gorąco, tak? Na świeżo, czyli następnego dnia już raczej ich dokładnie. Nie jemy. W Indiach one w domach są najczęściej robione na takich gorących płytach, rozgrzanych w takich piecach. No wiadomo, tak. Nie każdy ma taki piec. Nie. Piece są tak naprawdę w Indiach, w restauracjach, nieliczne domy mają tandory, piece tandor, natomiast są takie zupełnie inne piece z gorącą płytą, na których właśnie kobiety najczęściej przygotowują te placki. No muszą się tego niestety dużo naprodukować. Jest to tak naprawdę przez czasami 3 razy dziennie do każdego posiłku. Jeśli jest liczna rodzina, tak. Jeśli jest liczna rodzina, no to muszą tego sporo się nawałkować, tak? Pokaż, no to pokaż mi, jak się robi ten placek. Troszeczkę na olej albo masło. Trochę masła. Tak, do niej klejesz na ręki, nie? O. Rozumiem. Robisz tak. No mówiłeś, że nie trzeba będzie, ale tu tak. Ale troszeczkę to trzeba na serce. Dobra, tak. I na iż, ten. Dobra. Już możesz napróbować tutaj. Paulina, możesz napróbować. Ja swojego napróbuję. Przyklejam jeszcze tam troszeczkę chyba, jeszcze tak. Troszeczkę, bo on będzie za gruby. Jeszcze tak. Go, tak. Dobra. Dzień się powrotem. Proszę? Się odzie ten powrotem, o tak. Aha. Jest bardzo wysoka temperatura. O! Tak, ciężko jak ty jest. Tam wsadzasz rękę? O, tak. Ale trzeba szybko, o. No właśnie. Chlebek mamy już gotowy. Gotowe, już mięso też jest, mamy gotowy ten. Mięsko też mamy ten gotowe. Ten kebab, o. Piękne. O, tu trzeba wyciągać, tak. Czyli to jest taka nasza polska rulada. Pozamijane mięso. Jest podobna, mięso. Tak, aczkolwiek smakiem zupełnie różni się. Smakiem kojarzy się tylko z wyglądem. W momencie, kiedy się ją pokroi, widać taką rolatkę w środku. Tak. Natomiast zupełnie smak jednak odbiega. Pani Agnieszko, a takie chlebki, to tylko dla smaku, czy jednak one jeszcze pełnią jakąś inną funkcję? Chlebki chapati, tak jak już wcześniej może wspominałam, są bardzo popularne w całych Indiach. Służą nawet jako rodzaj sztućców, gdyż w Indiach często w domach Hindusi jadają rękoma. I poprzez chlebek chapati najczęściej warzywa, najczęściej dania curry nakładają sobie, formując sobie taką łyżkę i tak w ten sposób nabierają sobie mięsko czy warzywa. Zastępują sztućce. Zastępują sztućce, tak. Piękną rolatkę mamy gotową. Nie rolatka, sikawa. Przepraszam, sikawa. Tak. Jest to mięsko, wyglądem właśnie kojarzy się tutaj bardzo z taką rolatką polską. Natomiast... Nasza rolatka nie jest taka kolorowa. Nie jest taka kolorowa. Pięknie przystrojone talerze, jak zawsze. Tak. Żeby cieszyło też oko. Proszę Państwa, Taj Mahal to nie tylko kuchnia indyjska, ale także kultura, no i między innymi taniec. I na jednym z takich warsztatów tanecznych byliśmy z kamerą. Pani Agnieszko, kto wtedy odwiedził nas na restaurację? Odwiedziła nas słynna tancerka indyjska Radha Zivkovic, która na stałe mieszka w Madrasie, tańczy w indyjskich filmach, jest też aktorką filmów indyjskich. Tak naprawdę tancerze wyrażają tym tańcem, czyli ma to jakiś taki specyficzny charakter, jak opowiada tak. O czymś? Taniec indyjski ma takie bardzo, bardzo duże znaczenie, jest to mowa ciała inaczej. Tańca indyjskiego jest bardzo trudno się nauczyć. Powiem tak, osoby, które dobrze znają język hinduski, prędzej mogą nauczyć się tego tańca, natomiast
Mamy jakąś opowieść i do niej tworzymy poprzez ruch. Taniec, poprzez taniec opowiadamy różne historie, historie miłosne. Jest to właśnie coś takiego wyjątkowego, coś takiego, co naprawdę aż przenika do głębi. Jeśli znamy język, to możemy bardziej to zrozumieć. A w co zwykle ubrane są tancerki? Bogato zdobione stroje, są to stroje luźne, ręcznie zdobione, najczęściej przyzdobione jakimiś dzwoneczkami, które dają też odpowiednie dźwięki przy odpowiednich ruchach. Nakładają też taką biżuterię. Dokładnie tak. Legenda indyjska głosi, że świat został stworzony poprzez tańczącego Shivę. Wcześniej tańce indyjskie w wielu świątyniach pokazywano. Pokazy tych tańców były wykonywane przez wykwalifikowane tancerki, kapłanki zwane devdasi. Także taniec ten bardzo też mocno nawiązuje do religii. I tym tanecznym krokiem dobrnęliśmy do końca odcinka. Do zobaczenia w następnym programie.